Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mercenary File. Z tej strony oczywiście Kwiatos, pan Kwiatos. Jest dzisiaj ze mną Goldie XD, znany dawniej jako Goldman. Siema Goldie. Siema, siema, siema Kwiatos, siema wszystkim. No. I dzisiaj będziemy omawiać czołg ciężki nacji najemniczej 9 tieru, czyli Hardcase. Prezentuje się inaczej betoniarka. Inaczej betoniarka, tak. Konstrukcja bardzo ładna, elegancka i tak dalej. Nie, jak już się go pomaluje, da mu się tam jakieś emblemaciki, to on wygląda całkiem spoko, bo w tym podstawowym, że tak powiem, malowaniu, pokażę go w tym podstawowym malowaniu, to on taki ładny już nie jest za bardzo. O, prezentuje się następująco. No, nie jest zły, ale no szału nie ma. Chodnikiem obożony. Tak. No i dobra. Ten czołg warto omówić teraz dokładnie, bo jest konstrukcja dość ciekawa. Przejdźmy może po kolei do modułów. Silniczek, tak jak widzicie, V14, koni mechanicznych 700, także jest całkiem. Współczynnik mocy na tonę to jest 11,97. Najwyższa prędkość jazdy 38 km na godzinę. Teoretycznie nie jest źle, ale nie czuć tej prędkości. Nie czuć tej prędkości, żeby on tyle jechał. Mamy wrażenie w trakcie gry nim, że to jest tak jakieś 25, w maksie do 30, tych 38 km. Moim zdaniem przynajmniej praktycznie nie czuć. Najwyższa prędkość cofania 13 km na godzinę, szansa na pożar 12%. No to jest fakt, że on się praktycznie w ogóle nie pali, więc tutaj to jest dobre, tak. 12% to jest idealnie, że tak powiem. Silnik, no to jest umiejscowiony tutaj. Przejdźmy teraz do działa. Działo to jest oczywiście 100 mm D54, czyli z radzieckiego Meda T54, o ile się nie mylę, czołg średni 9 tieru i to jest chyba to ostatnie działo, te najmocniejsze. Przeładunek nie jest tutaj zły, tak jak widzicie, na podstawie 9.30, czas celowania też nie jest najgorszy, jak na ruskie działo 2.30, celność na 100 metrów 0.35, więc tragedii nie ma, celność w ruchu, no to tam 2.39 nie jest już tak najlepiej, maksymalny zasięg 720 metrów, maksymalne podniesienie działa 18 stopni, opuszczenie 7 stopni, to też jest bardzo dobre, przydaje się w wielu sytuacjach, zwłaszcza jak gramy na wieżę, na jakichś tam lekkich górkach, wzniesieniach, to naprawdę się to przydaje, tym bardziej, że ten czołg to jest typowy, to znaczy typowy, nietypowy wieżowiec, ale to do tego przejdziemy później. Kadłub to jest oczywiście od T10, prędkość obrotu, jak widzicie, 27 stopni na sekundę, opory gruntu 1,2, 1,7, 2,7, także jest tak sobie. Wieża, no to tutaj oczywiście mamy 113, konstrukcja chińska, no chińska, radziecka to bliźniacze, można by powiedzieć, więc nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Dobrze opancerzona, ale pancerz to omówimy sobie dalej. Zasięg widzenia na podstawie 400 metrów, więc jest dobrze. Prędkość obrotu 24 stopnie na sekundę, no nie jest źle, da się z tym, że tak powiem, żyć, da się z tym walczyć. Też nie ma jakiejś rewelacji w starciu z lightem, no to wiadomo. Mogłoby być ciut lepiej, ale no to jest czołg ciężki, nie ma też co wymagać. Nie został stworzony do walki z czołgami lekkimi, tylko właśnie z czołgami ciężkimi i innego tego typu maszynami. Radyjko, no to standardowo zasięg sygnału 750 metrów. Amunicja, mamy tutaj trzy rodzaje, przeciwpancerne, hity, no i odłamkowo burzące. Bo bólem trochę jest w tych pociskach penetracja. Ta penetracja, jak widzicie, nie jest zbyt dobra. Na podstawie to jest od 164 do 274, więc te widełki są, można by powiedzieć, takie bardzo, bardzo szerokie. Na tych hitach jest troszeczkę lepiej, od 248 do 413, ale no, te pociski potrafią nas zawieść w najmniej spodziewanym momencie. Jak tak, to potrafi 5-6 pocisków wejdzie bez problemu, a ostatnie 3-4, które byśmy potrzebowali, żeby skończyć przeciwnika, to już jest duży problem. Załoga to jest pan Mściwy Duch. No, taki w miarę rozsądna ksywka po raz pierwszy, bo z reguły to jakieś takie głupkowate są. Obecnie u mnie się uczy braterstwa broni. Z umiejętności na załodze mam mentora, naprawę, jazdę terenową, hamowanie sprzęgłem, bodajże to się nazywa, na szybszy obrót, no i teraz właśnie braterstwo broni. Goldie, a ty jakie tam umiejętności masz na swojej załodze? Powiem tobie, że tutaj umiejętności to mam bardzo mało, bo ja na razie, że tak powiem, mało tym czołgiem grałem. Ale mam na razie, trenuję odporność na ból, mam wszechstronność i naprawę.
Tak. Odporność na ból w tym czołgu jest bardzo ważna. Zauważcie teraz, gdzie siedzi właśnie kierowca, gdzie on jest umiejscowiony. Ponieważ to jest kadłub od T-10, bardzo często gracze strzelają w dolną płytę właśnie, bo tam wiadomo, że mamy dwa zasobniki z amunicją, tak jak tutaj widać. I każdy liczy na to, że będzie szybka eksplozja. Ale często, gęsto zamiast w amunicję, no to schodzi nam kierowca. Praktycznie Kierowca. co drugi strzał, to kierowca jest już wyłączony z gry i wtedy ten czołg porusza się z zawrotną prędkością około 15 km na godzinę, więc to jest bardzo duże utrudnienie, bardzo duży ból i jest to naprawdę duży problem, jeśli tego nie przypilnujemy i o to nie zadbamy. Więc tutaj kierowca, ochrona kierowcy to jest podstawa. No i dobrze, przejdźmy teraz może do pancerza. Pancerz prezentuje się imponująco. Jak na swój tier, ten czołg jest naprawdę bardzo, bardzo mocno opancerzony. Sama T-10, kadłub od samej T-10 to już posiada te niezłe kąty i potrafi sporo odbić. A tutaj jeszcze dodatkowo mamy te boczne ekrany i z tyłu również mamy taką dodatkową płytę, która również często potrafi odbić strzały w normalnym pojeździe, że tak powiem, pewniaki. Rykoszety od godzili bądź lodówki, to w przypadku tej maszyny to jest standard. Śmiało można iść na pojedynek na wieżę z takimi również potworami jak Eseta, typ 5. I tutaj zwycięzca nie jest, że tak powiem, oczywisty. No to przejdźmy teraz po kolei. Tak jak mówiliśmy, tutaj gąsienice, najsłabszy element pancerza, około 20 mm, tak samo jak i te ekrany boczne. Jak widzicie, sama wieża również posiada takie dodatkowe tutaj opancerzenie i ta dolna płyta, więc to wszystko stanowi pancerz warstwowy o grubości do 20 mm. Tutaj ta boczna, że tak powiem, część tych bocznych ekranów, również dodatkowy pancerz 25 mm. Jak widzicie, naprawdę jest ta maszyna potężnie opancerzona. Jest tutaj kilka warstw i przebić to cholerstwo to jest ogromny problem. To jest naprawdę ogromny problem i kiedy widać, że ten czołg na nas sunie, to już wtedy wiadomo, że nie będzie łatwo. Dychy mają z tym czołgiem duże problemy, dziewiątki również, no ósemki, siódemki, no to praktycznie nie są w To już stanie, mógł przebijać go. tak, nie są w stanie z nim zawalczyć. Tak jak widzicie, tutaj pozostałe wartości prezentują się następująco: pancerz kadłuba około 120 mm, jarzmo działa 130, tutaj włazy oczywiście dowódcy 140 mm, jarzmo działa 160 mm. No i wygląda to właśnie tak. Sama wieża od 113, więc pancerz również jest bardzo solidny. Ten kształt wieży również dodatkowo wpływa korzystnie na rykoszety. I powiem Wam, że naprawdę, jeśli chodzi o pancerz, to maszyna prezentuje się imponująco. Goldi, powiedz mi, co ty na nim wozisz, jeśli chodzi o wyposażenie, tak. Wyposażenie. Co Proszę ty na Ciebie, nim masz? wyposażenie, jeżeli chodzi, to ja wożę na nim tak. Pierwsze co, to jest dosyłacz, czas przeładowania, stabilizator pionowy i osłonę przeciwodłamkową dużą. Bo jest strasznie wolny czołg, znaczy strasznie, nie aż tak strasznie, ale jest strasznie powolny, także dla artylerii to jest łatwy kąsek, nie? To prawda, artyleria bardzo, bardzo lubi w ten czołg strzelać. On nawet bez tej dużej osłony odłamkowej potrafi sporo odbić, to znaczy odbić od artylerii nie odbija, ale że tak powiem, ten pancerz sporo tej energii pochłania, że te uszkodzenia nie są aż tak duże. Jest pod tym Wielkie, względem tak tak. przyjazny. Ta osłona przeciwodłamkowa bardziej się przydaje ze względu na tego kierowcę, bo to zapewnia jeszcze dodatkową ochronę załogi, a tutaj kierowcę za wszelką cenę trzeba utrzymywać przy życiu, więc takie umiejętności jak odporność na ból czy wszechstronność będą cholernie przydatne. No u mnie, jeśli chodzi o wyposażenie, to jest dosyłacz, wentylacja i duża osłona przeciwodłamkowa, o ile dobrze No, pamiętam. wentę to ja założę, jak będę miał załogę już trochę zrobioną, bo to wiadomo, wenta Tak. daje dużo do załogi, nie? Tak jest, tak jest. Jeśli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, to tylko mały zestaw naprawczy, duża apteczka, no i racje bojowe. W tym przypadku u mnie to jest mocna kawa, bo najemnicy mogą korzystać ze wszystkich racji inaczej.
Najemnicy ze mogą wszystkich korzystać z racji racji każdej każdej nacji. nacji. O, tak. Tak jest. To jest najlepsze. Racje oczywiście dają plus 2 do każdej umiejętności, więc to jest naprawdę dużo i przydają się. A jeśli chodzi o naprawę gąsek, to przeciwnicy gąskują nas tak często, że w pewnym momencie to nawet nie ma sensu naprawiać. Tak jest. No i dobrze. Czołg z grubsza omówiliśmy. Prezentuje się ładnie. Powiedzieliśmy już o jego wadach, czyli że działo czasem nie domaga, że jest problem z tą penetracją, że jest powolny, że często pada kierowca i to jeśli chodzi o wady, to chyba tak z grubsza na tyle. Nie wiem, Goldi, teraz jakbyś ty jeszcze mógł parę zdań powiedzieć na jego temat, twoje odczucia na jego, co o nim moje myślisz? Moje odczucia są takie, że szczerze mówiąc działo dla mnie jest jak na ruski czołg, to jest bardzo przyjemne. Podoba mi się to działo, jak na ruskie kalafiory, że tak powiem. Czołg naprawdę potrafi dużo odbić. Co bitwa to mam tam, no tam 3-4 tysiące odbitych, także na dziewiątkę to powiem ci, to jest sporo. Potrafi odbić cały magazynek T57 Heavy, także mówię, pancerz to robi swoje. Mówię, mobilność troszkę mogły być mniejsze, ale wiadomo, jest obłożony betonem, to tak nie za bardzo. No co, no szczerze mówiąc, no dla mnie to jest przyjemny czołg. Przyjemny czołg, powiem ci, jak na taki powolny czołg, to jest przyjemny czołg. Przyjemne działo, mógłby, wiadomo, trochę większe obrażenia robić, aczkolwiek jest dobrze. To jest idealna maszyna, żeby mieć medal jak stalowa ściana i tym podobne. Mój tak jest. To jest chyba 13 tysięcy na nim odbitych, ale to praktycznie wtedy... Wiadomo, nie jedziemy na wariata, ale mówię, potrafi dużo, nie, ten nawet czołg. Nie pojedziemy na wariata, bo ze względu na jego prędkość. No i dobra. No ale wiesz, nie ma co się tam wychylać aż za bardzo, nie? Chronić dolną płytę. Żeby ktoś sobie nie pomyślał, że tak ten jest. Czołg potrafi, wiesz. Że jest niezniszczalny. Wszystko odbić, nie? Ma takich czołgów. Tak, nie ma czołgów, dokładnie. No i dobra. Mówię, dużo odbija. Bitewkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dużo ludzi nie lubi ten czołg, nie? Z tym czołgiem grać. Nie tym czołgiem, tylko z tym czołgiem walczyć. Tak. Powiem ci szczerze, że jeśli chodzi jeszcze o ten pancerz, jak ja z nim walczę, to dla mnie ten czołg to jest loteria. Nieważne z jakiego kalibru bym strzelał, mogę być 2 metry od tego czołgu, walić mu centralnie w bok i nigdy nie mam nie pewności, wchodzi. Że o, super plansza. Dokładnie. Jedziemy na H1, H2 w tamte rewiry i przepychamy to. Także tu nawet będzie można go sprawdzić teraz z boku, bo tu nas pewnie od razu wykryją. Jakieś średniaki będą napieprzać nam w bok, że tak powiem. No to zobaczymy, ile odbije. No i dobra. Kogo my tu mamy? Mamy kogoś z no, gromu. Dużo niszczarek jest. Mamy kogoś z top.pl, także pozdrawiamy naszych. I jedziemy. A raczej się toczymy. Tak jest. No i dobra. Przeładunek jest tutaj bardzo przyjemny. 7,51 po racjach, z wentylacją, z dosyłaczem, więc nie jest źle. Dobra wartość. O, Sako TR, jakiś widzę, że już poddenerwowany, koniecznie, żeby tam dojechać. Tutaj kolega widzę z top.pl już się ustawił Włochem i będzie ostrzeliwał. No to będzie bardzo, bardzo taka kamperska ta bitwa, już widzę, zważywszy na to, ile oni mają niszczarek. Co oni w ogóle mają? Jaćka, Wuta, Jaćka, no same fajne chłopaki. T95 może być problematyczne, ale to... Na szczęście jesteśmy szybsi od niego. Jak tam, Goldi, jedziesz? Jadę, o. Za tobą jestem. Zrób jazdę terenową, to zawsze te troszeczkę więcej tak, mocy będziesz powolutku, miał. Powolutku, oczywiście. Właśnie takie jak na ciężary, jazda terenowa, tak jak mówisz, tam jeszcze jest parę takich perek dobrych, gdzie tak, tam trochę tak, ten tak, czołg tak, będzie tak. żwawszy, nie? Oczywiście. No i co ważne, kwalifikuje się na kontrakt na Chisela, czy jak to się tam nazywa? Dobra. O właśnie, tak jak mówiliśmy o tym działku. Sharpshooter ode mnie odbił, dobra. Ja odbiłem od niego. O, weszło. Dobra, chłopak już się wycofuje. Pressingiem go. Tak. Dobra, zdjęta gąska. Raz mnie przebił. Uważaj, bo tam mamy Tigera dwójkę, dobra, nieważne. Jakbyś mi go odsłonił lekko. Próbuję. Patrz, nie weszło nic. Trochę się schowaj, bo tu... Już się chowam.
Dobra, złapał mnie na gęsi. No i go skończyłeś. Dobra, bardzo ładnie. Ja już się naprawiam. Skończyłem. I tego Może tygryska. Tigera tutaj spróbujemy, nie? Tylko, że się schował. Uważaj niszczarki. Uważaj, tam jest trochę niszczarek. Jest standard nie ma B. Co tak właśnie. On jest mięciusi. Spróbuję go obić. O, jest Tigerek. Ustawię. Przytrzymasz Tigera chwilę, to ja tego standarda odgonię. Tak, zdjęty ma głoskę. Spoko, spoko. Jeszcze raz go łapię na gąskę. Patrz, standard B odbił ode mnie. O, to niespodzianka. Jeszcze raz go łapię na gąskę. Dobra, jadę ci pomóc. WTA off jest. Będzie się wychylał. Jeszcze raz go łapię na gąskę. Ale się musi koleś wkurzać. Dobrze. Ale tak się panowie nie gra, nie zasłaniamy się. Patrz, nie skończyli go. Właśnie widzę, że się jeszcze trzyma. Dobra, spróbuję go tu od tyłu wykończyć. A, jedziesz, dobrze. Ja idę na tego WTF, a ty skończ tygrysa i mi tu zaraz pomóż. Dobra. Czekaj, już tam jadę do ciebie. To akurat WTF, nie trzeba tam dobrze celować w niego. Jest miękki czołg. Się bokiem ustawiam, żeby o, poszło, co prawda mnie przebił. Ale i tak lepiej niż jakbym dostał dolną płytę. Dobra, jedź na niego, ja się muszę schować trochę. Jadę. Spoko, spoko, ja tu mam troszeczkę więcej HP niż ty. Bez celowania. Ale dobra, można wyjechać. Uciekaj już, teraz będzie uciekał przed nami. On jest na skończenie. Dobra, uciekł. To teraz tutaj ostrzelajmy trochę tą panterkę, co tutaj będzie jechać. Tych miszczarek tutaj. Budget jeszcze się kręci. Nie ma. Uważaj z budget. Czy masz tego baczata? Wiesz co? Cofnął się. Ale spoko. Zaraz niego przyceluję. Ten WTF nas objeżdża. Cofniesz się Goldi na niego? Jeszcze go nie skończyli? Nie. Dobra. Dobra. Ja już go tutaj spróbuję. No prędkość czołgu to trochę daje do życzenia, nie powiem, że nie. Black Prince przyjechał. To działo, żeby tak nie zawłaciło w krytycznych momentach, to by było luks, ale no, jest jak jest. Dobra, jest WTF. Bije całkiem przyjemnie, 325. Ja tego WTF-a spróbuję tutaj wam skończyć. Spróbuj. Ja Tygrysa jedynkę jeszcze spróbuję tutaj dorwać. Bo was tam obija, wiesz, z boku. Dobra, Tygrys poszedł do piachu. A, patrz, ucieka tym WTF-em. Ja już jadę do nich na... Jedź. Tylko uważaj, bo on cię może obić, nie? MX-1375 tu siedzi w krzaku, nie wiem, na co on czeka. AMX poszedł do piachu. Została Jadzia. Jadę na tą Jadzie. Porozmawiam trochę z tą panią. Ja bardzo lubię ten czołg. On nie jest taki szybki, nie jest może bardzo mobilny, ale jest dobrym czołgiem przełamania. Tak jak... Tak. On tak bardzo jak teraz przypomina... widać było właśnie na tej bitwie. No właśnie. On bardzo przypomina brytyjskie czołgi z okresu I wojny światowej, Mark IV, kiedy to właśnie one powoli się toczyły na linii okopów, na niemieckie linie okopów, to podobnie z tym czołgiem. Naprawdę jest świetny do tej roboty, zresztą co było widać w pierwszej bitwie, ale to też byliśmy na topie, więc można powiedzieć, że to nie jest do końca wiarygodne, ale i tak było bardzo fajnie. Zobaczmy wyniki. Trofeum typ spod ciemnej gwiazdy, coś było. Pluton czołgów najemniczych. A, to super, bo właśnie na to czekałem. Dobra. Uszkodzeń trochę zrobiłem. Nieźle. Stalowa ściana, oczywiście. 2400 odbitych. Pyk. Gracz z klanu top.pl pierwszy. No, Polacy zajęli pierwsze trzy miejsca, więc jest dobrze. Jak to Polacy? Jak jest. Bitwa na rozwój. Idziemy dalej z kolejną bitewką. A to, co wycięliśmy, to wiadomo. Nie było nic specjalnego. Goldi wyszedł, ja też musiałem na chwilę odejść i tak był łomot i tak.
No, było moc, spojrzałem, to było moc. Nie, ale to drużyna moment się złożyła i tak nie mieliśmy szans. Nawet jakbyśmy coś tam. No, widziałem, tam połowa drużyny to po zero, wszystko zero Tak, uszkodzeń, bo zero, to zero, momentalnie się zero. zrobiło 7-2 i było po zawodach, więc nawet ten pancerz by nam zbytnio nie pomógł. No dobra, na tej planszy to wiadomo, gdzie jedziemy. Przepychacz. Uuu, nasze ulubione arty. O, Co tu dwie tam. mają? Do... Baczata nie mają, to dobrze, to chociaż magazynku nie będzie. Mnie to martwi ta dziewiątka arta. Ona jest kubana, celna. No, jak dobrze trafi, to powiem ci, że na strzała możesz nawet dostać, nie? O. No dobra, spróbujemy jak najszybciej ich zepchnąć z górki i przyraszować, bo inaczej to nic z tego nie będzie. Zanim dojedziemy na tą górę, to się bitwa skończy. Nie będzie tak źle. Damy radę. O, widzę trochę, na razie trochę się dobrze rozjeżdża drużyna, nie powiem, że nie. Tu dwa średnie, tu dwa lighty. Także tą stronę będziemy mieli, że tak powiem, odkrytą. Te dwa ciężary trochę mnie niepokoją, E75 i 705, tak strasznie szeroko jadą. No, twardziele. Mam nadzieję, że odbiją. Już zaznaczę chłopakom, bo to wiesz, tutaj to moment się wykryją. Jeden, dwa strzały i po zawodach. A Co ten ty co? masz za flagę? Ja? Haha. A mam. Inną. Nie. Teraz mam tą neutralną flagę, to jest bodajże tych Narodów Zjednoczonych. A wożę taką, ponieważ jechałem któregoś razu Faderlandem i na wszystkich tych czołgach woziłem polską flagę i stwierdziłem, że jednak ta polska flaga na Faderlandzie to tak. Przypał. Trochę z tym sierpem i młotem się średnio komponuje, więc No. stwierdziłem, że pościągam te flagi i teraz wożę sobie taką neutralną. O, zajączek przebiega, no i No i luz. dobrze. Nie, bo tam zauważyłem, tam ładne nowe flagi włożyli, także jest w czym przebierać teraz. Mogliby, Takiś. fajnie by było, jakby dali możliwość personalizacji, że możesz czołg pomalować w jakieś Tak. barwy klanowe. To by było fajne Tak. rozwiązanie. Jakbyś tylko widział czołgi, byś widział, że to na przykład, nie wiem, Boby, YOLO, Killer Trzeba napisać Clowns. do tego Wargamingsu, żeby dali chociaż tak jedną aktualizację taką właśnie na próbę. O, na pewno dadzą, na pewno dadzą. No co ten kurwa niszczarką robi? Schowaj się Przepraszam, trochę, bo wyprzyklinam. ze środka tam już walą. No wiem, widzę, ale... MX-30 już robi porządek, już jednego straciliśmy. I to ciężara, 705 właśnie, bo pojechał za głęboko. Już widzę, że tu będzie kłopot, bo nasi odpuszczają górkę, cofają się ostro. Kolego, tym Conquerorem jedź. Masz wieżę, to graj na wieżę. O, ale pięknie dostał. Dobrze, że nasza arta jest ogarnięta. O, twarda jest Co ja nie wiem, M103. czy ja tu może zjadę tu na dół, co? Jak Jedź, myślisz? jedź, ja tu do lewej pójdę. Ja trochę tu z dołu będę ich obijał. Kurwa, ktoś tam z dołu nas obija, wiesz? Kurde, przesuń się, kolego, przesuń się. To z Conquerorem teraz idę na wymianę. Może go ktoś skończy. A konia to ja nie przebiję tak szybko. Jeszcze 7-5. Zdjąłem mu gąskę. Nie no, nie mogę go przebić, nie? Spokojnie, spokojnie. Ważne, żeby się nie denerwować, damy radę. Wiesz, że ja się nigdy nie denerwuję. Od kiedy? Dobra, tego M103 trzeba tutaj pogonić. Już go zaraz kończę. Dobra, zdjąłem go. Trochę się O kurde, przecofnąć, bo helik. mnie wydoili. Helik czwórka. Dobra, ładuję burzaki na tego Conquerora. Dobra, przebiłem go raz. Poszedł. A co, oni już nam bazę zajmują? O, jo, no.
patrz co robią nasze light. Nasze med. O, to jest właśnie jedna z naszych ulubionych, że tak powiem. Lubię takie numery. Też to lubię. I zobacz, drużyny już praktycznie nie ma. Dobra, Conqueror na gęsi. Dobra, dobra, jest Conquerorem, się tu szarpie. Się pospieszyłem, ale nie chciałem, bym nie skończył. Teoretycznie nie powinien mnie przebić. A i tam odbija wszystko. Dobra, dostał od kogoś bombę. O, objechali nas. O, już mnie zdjęli. No, 2980 odbitych. Ale co z tego? Dobra gra drużyny. I co, Heavik tak łatwo z tobą nie ma, z tego co widzę. Nie. No i pięknie. Skończone. Plecy już masz, dobra. Więc jesteś ostatni. O, dobrze. Ale wstydu nie ma, coś tam zrobiliśmy przynajmniej. No i dobra. Nie było źle. Nie licząc tego, no, że reszta drużyny się nie popisała, to nie było źle. Zobaczmy jak to tutaj wyszło. Tak mnie zastanawia, te średnie, te lighty, co tam pojechały. A jak się te dwa lighty znalazły u nas na bazie, to ja tego nie wiem. Nie mam pojęcia. Musieli się minąć z nimi po prostu. Nie mam pojęcia. To co oni tam robili, to... Byłeś pierwszy, ja drugi. Zobacz. 704, nic. T541, nic. 705, nic. No dziewiątki na dole same. No zobacz, no wszystkie dziewiątki na dole. No to co tutaj dużo rozmawiać, no co dużo gadać, no. Nie, to szkoda właśnie nawet czasu na nich tracić. Lecimy kolejną bitewkę. Bo właśnie takie popisy tych niektórych dziewiątek, to była pomsta do nieba. No, ale takie są randomy, prawda? Tutaj nie ma jakiejś... Nie ma co się spodziewać, że trafimy na jakąś elitę. To może być różne, kilku dobrych graczy. Powinno być tak jak na PC-cie, że pokazuje ci kto jaki ma kolor, to mniej więcej wiesz czego się możesz po danym graczu spodziewać, że jak widzisz, że jest jakiś czerwony, to już... To jest dobre. To jest dobre. To powinno dobre. Być właśnie na PS4-ce. Sprawdzałoby się lux, bo wiesz na kogo możesz liczyć, komu należy pomóc, a kto jest jakąś totalną fermą, więc... Tak, dokładnie. System by się mega sprawdził, bagno. Jedziemy na zamek. Też mi się wydaje, powolutku, tak. Po góreczkę i na zamek. Tempomat i do przodu. Można by było na spokojnie jeszcze papieroska sobie wypalić w trakcie tej jazdy, zanim my tam się dotoczymy. Ale dobrze, wszystko będzie odkryte. Tak, mam nadzieję, że ktoś tam pojedzie jeszcze. Na mapie. Oczywiście. Powiedz mi, jak ci idzie kontrakt na Shizela? No, siódmy zacząłem, mam 3400 asyst, 7 zniszczonych, a dzisiaj go zacząłem, nie? No to fajnie. Ale najmile piąty wspominasz zapewne, piąty etap. Bardzo miło. Tak się przyjemnie robiło ten piąty etap. I to wszyscy to mówią. Tak. Że super, że szkoda, że takich dwóch pod rząd nie było. Ale Wargaming troszeczkę się przeliczył. Ponieważ jakby dali te wymogi na szóstym etapie, to oni by, sądzę, że bardzo, bardzo dużo pieniążków zarobili, bo każdy by kupował, to znaczy każdy. Sądzę, że dużo graczy by się zdecydowało na ominięcie etapu za golda, tak to nie było opcji, więc tak. Każdy musiał cierpieć. Musi, bo wielu, tak. Wielu graczy nadal ten etap robi. A ja nawet nie spojrzałem, wiesz, który był do kupienia, który nie. Ale piąty, tak jak mówisz, chyba nie był do kupienia, nie? Piąty nie był do kupienia, szósty był chyba pierwszy do kupienia za 5000 golda. Ten obecny nie wiem, ile kosztuje, ale piąty na pewno nie był do przepchnięcia, bo wiele osób by skorzystało z tego rozwiązania. No jak ktoś, jakiś słabszy gracz i ma stracić na to ze 2-3 miesiące, no to się nie dziwię, nie? Tym bardziej, że
dużo, dużo czasu pochłonie jeszcze zrobienie tych pozostałych etapów. Ale ten był strasznie upierdliwy. Był. Był. Ale to mówię, no to wszystko się da zrobić, tylko trzeba grać. Tak. I to samo wchodzi, nie? Prędzej czy później wejdzie. Tak, ja już te asysty później odpuściłem, bo ja najpierw grałem specjalnie na asysty, wykrywałem tego, nie wchodziło nic. Co ja wykryłem, to nasze się cofały, nie? Zamiast tak, strzelać. Tak, ale tak, dobra, tak, to już tak, mało tak. To. A później już sobie odpuściłem, grałem tak jak gram zawsze. I było i dobrze. I człowieku asystę. Ty, przycięło mi się. Strzeliłem do niego, a dopiero mi ten. Spoko. O, właśnie artyleria już nie poczęstowała, odbiłem. Idę w tego T5-4, byleby się nie zatrzymywać. Szkoda, że tego lajta kurwa nie skończył. Nie szkodzi, chodź w tego. Dobra, T5-4 pójdzie. Dalej. On tu zaraz będzie uciekał. Jest na górze. A jest rzeczywiście, patrz. No to spójrzmy już teraz, co robi drugi light. Stoi na górce, zamiast pomóc temu naszemu jednemu, nie? Dasz radę tego T5-4, to ja tę dziesiątkę przytrzymam. Tak, czekaj, ja już, no, tylko daj mi wjechać. Spoko. Wycofaj się trochę, bo cię będzie obijał. Daj mi wjechać. Na razie trzymaj mnie nie tę dziesiątkę. Trzymam, trzymam. Jeszcze Conqueror mi pomaga. Teraz mnie nie przebi. Dobra. Tu strzelaj tym Conquerorem, człowieku. Czołg masz przed sobą. Co ty celujesz? No. Teraz się ocknął. Ale mi wylosowało, 17 punktów mu zostało. Dobra. Pomogę ci z T5-4. Spoko, spoko, ja już go mam. Aha, nie? Dobra, to ja idę w te pozostałe ciężary. To jest Conqueror. Ja już go mam. Także to tymi ciężarami trzeba się teraz zająć. 705 będzie jechał. Jego obijamy. Dobra. Jego obijamy. Ale mnie Arta. Zostałeś? Ty, Arta mnie podpaliła. O, patrz, mnie też coś drugi przycięło raz, na chwilę. Drugi raz. Drugi raz mnie Arta walnęła. Także jesteśmy, tak jak mówiliśmy, ładnym kąskiem dla Arty. Ale też mieliśmy się nie palić. No, mieliśmy się nie palić. Tyle teorii. Ale to tak zawsze jest. Mhm. Tak jest. Dobra, odbiłem od 257. Ja tą 705 spróbuję skończyć i zaraz ci pomagam. Dobra, 705 poszła do piachu. Dobra, wystrzeli 257, chodź go objedziemy. Bo nas tu wystrzela ta Arta. Dobra, odbił. Ja go od tyłu objadę. Dobra, odbiłem. Dobra, jest na strzałze. O, patrz, kurwa. No te Arty to... Dobrze, bardzo ładnie. Te Arty to są, kurde, tak uparte na nas. Nawet tego skończymy tego. O, teraz mnie podpalił, już po mnie, dziękuję. No, trzeba było zbiorniczek naprawić. Co ty, to już miałem tyle HP, że nawet bym nie było sensu. Popatrz, z magazynkiem mnie nie skończył. Mhm. Wyobrażasz to sobie? Ten czołg naprawdę jest w stanie bardzo dużo odbić. O. Zobacz, jestem 117 HP, oni mnie nie mogą przebić, nie? On chyba jest na przeładunku. Zobacz. Chyba tak. Jeszcze możesz go skończyć. O, jeszcze dasz radę. No i pięknie. Tego Conquerora już uważaj. Konie, tak, wiesz? Tak, 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 tak. No, muszę się schować, nie go, oni go tam kończą. No, strasznie się na mnie uwziął. Dobra, odwrócona jego uwaga, jest, poszedł do piachu. No to możesz jechać na spokojnie po artylerię. Tylko tam już light czyści. No i pięknie. Dobra, to może tym ciężkim trochę. Więc obaj dzisiaj mieliśmy w jednej bitwie podpałki. No, zdarzać się zdarzają, to nie mówimy, że nie. Oczywiście. Ale prawdopodobieństwo teoretycznie niewielkie, ale jak do tej pory praktycznie nie miałem ale podpałek, to dzisiaj właśnie chyba pierwsza nawet mi wpadła na tym czołgu podpała. To ten bulldog z nim tańczy, z tą artylerią, czy co on tam z nią robi? Brawo.
Już ją dojechał. No, bitewka nie była zła, nie była zła. Szału nie 3280 było. Odbitych, także to ładnie. Sami Państwo widzicie, co ten czołg potrafi. On naprawdę potrafi bardzo, bardzo dużo odbić. Jest. No widziałeś, 117 HP mi zostało, człowieku, nie mogli mnie zniszczyć. Ile strzałów przyjąłem, co? Wpadła ci MK, czy nie? Nie, jedynka. No, ale ładnie zrobiłeś, 4293. Lew Synaju mi wpadł. Stopów ktoś był też. No i bardzo dobrze. To polecimy jeszcze ze dwie bitewki. Nie, i na dzisiaj ta podpałka, bo jeszcze bym trochę tam z nimi powalczył, ale już się bałem wyjeżdżać na głupiego takiego, wiesz, o co chodzi. No ale musieliśmy tam przycisnąć, bo zamek jeszcze jakby zdobyli, to już by się przetoczyli później po nas. No, tylko mówię, już później musiałem trochę się wycofać, bo mówię, gdyby nie ta podpałka, to jeszcze bym tam powalczył trochę z nimi. A poczekaj chwilę, ja sobie wezmę topałkę do załogi. Tylko się przebije przez operację. Chryste, panie, z tej operacji wpada tyle tego. Już momencik. No, to jest dobre, te operacje. Jak... Dobra. Weźmiemy PD załogi, to zawsze jest szansa, że tę umiejętność szybciej wyekspi. Dobra, ja już jestem gotów. Będziesz gotów, to dobieraj i lecimy. Jeszcze z jedną, dwie bitewki i na dzisiaj będzie fajrat. Tak, żeby ten czołg można było pokazać, jak on w różnych sytuacjach się sprawdza. Tak, w lepszych, gorszych. No ale no tak jak widać, no nie jest zły czołg, naprawdę nie dużo jest potrafi. Zły. Nie jest zły. O, tutaj możemy jechać dołem, jeśli będą nasze tiery. Tam możemy nie się toczyć. Nie widzę mapy jeszcze. Też czysta rzeka. A, widzę. Ci chodzi tym wąwozem, tak? Tak. Jeśli będą nasze tiery. I jeśli nie będzie dużo art. Tak. Ale dobra wiadomość jest taka, że osłona się sprawdza pod tym względem, że arta po pierwsze tak szybko nas nie zdjęła, bo tam parę tych strzałów musiała w nas oddać. I druga dobra wiadomość jest taka, że nie załatwili nam kierowcy ani razu. I tam dowódca padł chyba ze dwa razy. Tak. Apteczki ani razu nie użyłem. Ja raz właśnie, co w tej bitwie, co taki łomot dostaliśmy, co nas tak szybko chłopaki skończyli. Na tym, a tej górce, ale to... A gdzie kamuflaż pustynny? Ty, a co tu się stało? Patrz, kamuflaże mi się pokończyły, kurna. No. Też tak właśnie patrzę, mówię, kurczę, pustynia, ten cały zielony, co tu się stało? No dobra, mam nadzieję... Nie, i tak jak mówiłem, działo jest, dla mnie działo te przyjemne jest działo. Tak, bo takie... to jest te stepień 4 wymaksowane. Tak, nie jest także... złe. Dobrze się strzela. Wiele zabiera, ale tam dziubie i udziubie, nie? Nasza drużyna się strasznie rozjechała. Dwie arty są, no dobra. Na razie do przodu nie gnajmy, ustawmy się gdzieś tutaj. O! Estej, nieźle. Dobra. Z przodu te dziesiątka. Uważaj, bo w kapelusz dostajesz tutaj, w Centuriona, nie? Uważaj na niego. Dobra, my tu sami jesteśmy. Co tu mamy? Ta góra mnie trochę tutaj niepokoi, że z góry nas będą obijać. O, Goldiego wyrzuciło z imprezy. Mam nadzieję, że zaraz dołączy. Dobra, M103 sprowokujemy, czy nie sprowokujemy? I dobra, cofamy się. Trochę ich tu jest. Wycofaj się, Goldi, niech typ czwórka jedzie pierwszy. Denerwuje mnie ten 257.
Zobaczmy, co u Goldiego. Gold jeszcze twardo walczy. Kto tam poszedł z tych ciężarów na tą drugą stronę? Tak, czołgi ciężkie przejechały po Artę. Taki kawał jechały przez całą planszę, żeby Artę zdjąć. Spoko, Goldie. Wywaliło mnie. Wiem. Widziałeś, co tu się stało? Co te ciężary od nas zrobiły? Objechały całą mapę po to, żeby Artę zdjąć. Patrz, a co, widzisz, co się dalej dzieje? Ten tutaj sobie stoi cały czas. Widzę właśnie, widzę, że naprawdę... Także jeżeli to oglądacie i gracie w czołgi, nie róbcie tak. Nie róbcie tak, nie grajcie tak, pomagajcie swoim, bo to jest gra... To jest gra, drużynowa. Jak to się mówi? Drużynowa, tak. No nie możemy się rozjeżdżać i nie pomagać i czekać, aż nas powybijają po kolei. No, ja na koncie jak się mam... widzi, że jest skupisko czołgów, jedziemy, wracamy i pomagamy. Nie ma tak, że jedziemy, bo widzimy gdzieś tam Artę czy jeden samotny czołg i pięciu na jednego jedziemy. Nie. Tak nie robimy, tak się nie gra. I zobacz, i my to przegramy. Ściągnęliśmy na siebie praktycznie, czekaj, ilu ich tam było, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no, praktycznie z siedem pluton, pojazdów, nie? Tak, z siedem pojazdów same ich tam ciężary, było, same oczywiście. Ciężary, cały pluton ciężarów. Może potrzebnie tam pojechaliśmy, tak. Może niepotrzebnie, ale to było najlepsze rozwiązanie, żeby to miejsce utrzymać, to nasze ciężary zrobiły sobie wycieczkę krajoznawczą naokoło. Pięknie, po tak. Prostu pięknie. Dużo masz okay, odbitych? Zrobili... Wiesz co, nawet... Czekaj, muszę w dziennik zobaczyć. Wiesz co, ja weszłem do garażu. Mhm. Poczekaj chwilkę, zaraz się skończy. Trzech naszych asów zostało, dobra. Więc... Luz. Jeszcze chwilka. Pięknie zagrana jasne. Bitwa. Nie, tak właśnie nie grajcie. Jak to oglądacie, to tak się nie gra. To jest, mówię, gra zespołowa. Tu trzeba sobie pomagać nawzajem. My nie jesteśmy Bóg wie jakimi asami. Ale tak jest. W tej sytuacji, tym bardziej, że zobacz, my zablokowaliśmy cały ten przejazd, tam wystarczyło tak. Tylko podjechać i chłopaków docisnąć z drugiej strony. Dokładnie, tak, z drugiej strony, a już byli z drugiej strony, tylko oczywiście nie podjechali. A nie wiem czemu, no, czasami tak bywa, no widzisz, tak się trafia na takich czasami graczy. Mówię, może jeszcze nie, dobrze nie potrafię, no wystarczy trochę logicznie pomyśleć, nie, co by było lepsze. Tym bardziej, że widzieli, że w nas tłukli, więc co to za problem? Byli zajęci, podjechać, trochę ich obić i to już by była inna gra. No Hewik do nas przyjechał jeden ciężar, tak? Okej, pomagał nam tam, bo się na nim skupili i go rozwalili pierwszego. No ale z góry nas obijali, to chociaż tego z góry by zdjęli. Dwa czołgi tam z góry były, które nas obijały z góry. Już nie mówię w tym wąwozie, bo by musieli zjechać do wąwozu, ale mówię, te co z góry nas obijali, oni byli na górkach, to by je ściągnęli raz, dwa, nie? Ten obiekt a żaden tam 257 fajnie zagrał od nich, jeden DKP, Madzia, pozdrawiamy, bo to też polski klan. Dobrze się ustawił, wychylał się, strzelał w nas. Tak. Znaczy w nas wszyscy strzelali, bo tam sami byliśmy we trzech, to... No i został jeden as. Obieg 257 na full hubsie, który by się bardzo przydał w innym miejscu, a teraz jest sam na 6. Świetna gra. Może wyciągnie. No na pewno. To jest egzekucja. Wszyscy pobijani na ogryskach, może się uda. No na pewno. No mówię, no tak się nie gra, nie? Trzeba pomagać sobie. I nasz gracz stoi za tym czołgiem, strzela mu centralnie w dupsko, a ten nic. Skupił się na celu, który jest oddalony od niego jakieś, nie wiem, 200 metrów. Nie no, no, zero myślenia. Niby jedna odznaka biegłości jest, ale to naprawdę, tak naprawdę nic nie znaczy. O, Pacia, pozdrawiamy. Coś Pacia tam nam pisze. Nie ten czołg. Dawno z Radkiem też nie rozmawiałem. No, jest. Chłopak gra też. Jest cały czas. To dobrze. No i dobra. Rozwaliła mnie Macia. Tak, tylko spojrzę sobie wyniki, wiesz? Tak o, tylko szybko zerknę. No, ty byłeś pierwszy. Ja trochę dalej. No, tam, nie gadaj. Tylko dwa przebicia.
No ale zobacz. Pierwszy byłem, przecież ja tam prawie nic nie zrobiłem. O, to zobacz, jak tabela się prezentuje. Naprawdę klasa, Aha. klasa, klasa. Aha, o. Super Tak jak drużynka widać. zagrała. No, chociaż Arta nasza dobrą robotę zrobiła, 4,5 tysiąca uszkodzeń. No ta Arta robiła co mogła, bo wiesz, tam było takie skupisko, No, że dokładnie. waliła jak tylko się dało, żeby nam pomóc. Właśnie, obiekt 257 Madzia, pozdrawiamy. Właśnie on, gościu, się ustawił na górce. Dobrze się bardzo ustawił. I mówi, on był pierwszy do ściągnięcia przez nasze ciężary z tej strony, nie? Tak. Ale oczywiście nikt. Ale po co? Po co? Jak można jechać po Artę w pięciu? Oczywiście. Arta przecież kluczowy cel. Wiadomo, że czołgi ciężkie jako najszybsze maszyny służą do objeżdżania całej mapy. Tak, niszczenia Art. Także tak się nie gra. Z polskich graczy tutaj to tylko tam z Bobów jeszcze ktoś był, pozdrawiamy, i Madzia się pokazali z dobrej strony, a reszta no to wyszło, co to miało nie być, a wyszło jak zwykle. Dobra, może tą autostradą chociaż na koniec coś fajnego uda się jeszcze zrobić. Ale przynajmniej, słuchaj, przynajmniej udowodniliśmy, że ten pancerz naprawdę się sprawdza. Na tyle czołgów, co Tak. tam było, to i tak długo wytrzymaliśmy. Dokładnie. Dużo wytrzymał. Dużo wytrzymuje. No. Dużo wytrzymuje. Także jak ktoś nie ma, to polecam. Naprawdę polecam. Dla tych właśnie, dla takich drużyn, które się rozjeżdżają. Tak. Bo przynajmniej dłużej się człowiek utrzyma na bitwie. Kogo my tu mamy? PLH. Pozdrawiamy. W przeciwnej jest jakiś Polak. Nie ma chyba Polaka. No i dobra. Chyba w miasto pójdę. Co oni tam mają? 277 i Tak, 5 i 4. nie ma arty, to jest plus. Jesteśmy za wolni na te górki, Wiesz także nie co? ma co. Daleko jesteśmy. Nie wiem, czy jest sens cofać się do miasta. Chodź tutaj, pojedziemy już prosto. Spróbujemy? Tak. A, to chodź. W sumie ja Tutaj tak najpierw. ciężarem nigdy tą stroną nie jadę, ale możemy zobaczyć, co z tego wyjdzie. Wiesz co, ostatnio to się sprawdza, jak oni zmienili trochę te respy, bo wcześniej to bliżej zaczynaliśmy tego miasta, a teraz jesteśmy dalej. Nie ma arty, można się tu ustawić, chwilę poczekamy. O, jedzie baton. Obijemy dziada i później będziemy do nich na kapa się powoli toczyć. Tego patona choć Stoi na skończymy. gąsce. Kończymy go. Dobra, złapałem go na gęsi. Ktoś musi poprawić. No i pięknie. Ktoś go zdjął. Dobra, Nie ja, poczekajmy. ale ktoś. Medzik wyświeci. Przejmę taką Myślisz, tutaj nadzieję. stoimy, czy trochę O, bardziej są. jeszcze na lewo? Tu stoimy, zobacz, jak pięknie ustawieni. A jak nie widzę? Masz lornetę założoną, czy Nie, coś? musisz bliżej O, podjechać teraz ich trochę. widzę. Zobacz, ilu ich tam jest, kampią. Towarzystwo kampi radośnie. Na ślepo. Za daleko trochę. Dobra, jedziemy do przodu. Z tej odległości te pociski i tak stracą na sile, więc trzeba jechać. Dawaj, Goldie, z góry nas będą osłaniać. Jadę. Ściągniemy na siebie ogień. O, zobacz. Niszczara robi robotę. Uważaj na prawo. Coś mnie Tam przebiło. ciężary są. Na prawo nad ciężary są, Widzę, wiesz? widzę, widzę. Nie tak łatwo przebić ten czołg Hardcase'a. I tu się schowam zaraz. No i tylko wieżę wystawię. Pochowali się, jak na razie nie ma chętnych. Dobra, jedziemy. Bo mi gąski ściągają non-stop, wiesz? O, ciężar. Ja tu ich będę wyciągał jak coś. Już 200 odbitych, nie? No ja jeszcze nic. Jak na razie to kto strzelał, to weszło. O, teraz właśnie odbiłem. No będzie mnie objeżdżał. Pięknie. Druga Dobra, jedziemy po tego 430. średniego.
Tak, już się ustawiam na niego, trochę schowam dupę, żeby mnie z górki. Dobrze, tam niszczarka dobrze daje. Właśnie jej podświetlamy, robi robotę, że tak powiem. a ona tutaj sprząta. Tylko żeby miasto nie padło. No właśnie, w ten sposób miasto poczekaj, trochę poczekaj. Odciążymy. Ja go z tej strony objadę. Tylko uważaj na plecy, nie? Bo tam ciężary są. Czekaj, już jadę. Już jadę. No, nie tak łatwo mnie przebić. O, coś tu dojechało. Trinity. Magazyn. Już się ustawiam na niego. Dobra, ostro oberwałem, ale on też. Już ładuję gold, już ci pomagam. Uwaga, dwa. Aj, się pospieszyłem. Odbił. Następny 277 tu na mnie się rzucił. Już ci jadę pomóc. Nie wiem, czy dam radę, na razie się jeszcze trzymam. Czekaj, już, wjeżdżam. Dobrze, nie widzicie. Na mnie się skoncentrował. Aj, skończył mnie, nie szkodzi. Trinity mam na plecach. No, nimi się nie przejmę. Kurwa. Ja nie trafiłem. Dobra, kurwa, zblokowałem się. A zobacz, 277 od nas pełny stoi koło niszczary. Zamiast przyjechać z nami pomóc... Nie, cofnij się, ten Trinity się napali na ciebie. No, tylko wiesz co, ja tutaj... wyświetlę im. O. Przynajmniej asysty wpadają. No. 277 postanowił być snajperem zamiast przyjechać i pomóc. Plan był dobry, tylko wsparcia trochę mało. Ale będzie zwycięstwo. Dobrze wyszło. Zwycięstwo jest, długodystansowiec jest. Także dobrze jest. Także 2490 odbite, także no widać co ten człowiek potrafi, tak. Ile potrafi odbić, tak. Nie? Ale wsparcie jednak mimo wszystko musi mieć. Szkoda, że tamten 277 z nami nie pojechał, przydałby się tutaj, też by było inaczej. O, widzisz jak ci dobrze idzie, tym czołgiem pierwszy byłeś. Ja dzisiaj coś nie mam do niego dobrej ręki, ale tak też musi być. Nie było źle. Za dużo nim grasz. Czasami tak jest, że jak się czymś, jakimś czołgiem za dużo gra, to później nie idzie. Tak jest, coś tam jest. A ja właśnie nim bardzo mało grałem i sam widzisz jak wychodzi. No na świeżo to jest najlepsze podejście, nie? Dokładnie. No. O, asysty, prawie 3000 asyst. Ta niszczarka dobrą robotę robiła. Tak, gdyby nie ta niszczarka, to by nas tam moment zmuchnęli, a tak to świeciliśmy, a ona poprawiała. No to słuchajcie, z naszej strony to by było tyle. Mam nadzieję, że podobał wam się materiał, mimo że bitwy może nie były jakieś super, hiper, ekstra, ultra fantastyczne, ale no, jakieś były, prawda? Nie coś było tam się te, działo, nie coś było tam się te. Działo. Pokazaliśmy, że czołg się prawie, że w ogóle nie pali. No na tyle bitew, ile niech, parę bitew i raz się zapalił. Raz się zapalił. A tyle co obrażeń dostał, to i tak jest bardzo dobrze. No, załoga nie padła, kierowca nie padł ani razu, ale no to jakieś środki zaradcze też mieliśmy, to jest inna sprawa. To już byliśmy na to przygotowani. Mam nadzieję, że komuś, kto ten czołg będzie chciał robić, że będzie wiedział, że mimo wszystko warto i będzie wiedział mniej więcej jak nim grać, gdzie nie jechać i żeby nie liczyć na drużynę, bo to aby szkoda waszego czasu. Dziękujemy wam wszystkim za oglądanie, dziękuję tobie Goldi, że zgodziłeś się wziąć udział i że znalazłeś czas. Trzymajcie się. Dzięki Kwiatos. Nie ma problemu. Dzięki wszystkim Goldi. Za oglądanie. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Hej.